Odkąd pamiętam, miałem problemy z podejmowaniem decyzji. To nie tak, że nie wiem, czego chcę, ja tylko nie wiem, jak to osiągnąć. Chyba możemy założyć, że bałem się konsekwencji moich decyzji i ich wpływu na ludzi, na których zależało mi najmocniej. Problemem była decyzja, do którego koledżu mam iść. Nie mogłem się zdecydować, na które imprezy mam się udać. Kurde, czasami nawet nie mogłem zdecydować, co mam zjeść i stałem przed lodówką długie minuty. Mój przyjaciel, jedna z niewielu osób, które mnie wspierały, wiedział, że musi coś z tym zrobić. I tak jednego dnia, gdy łaziliśmy bez celu po okolicy, nie robiąc zupełnie nic, zaprowadził mnie do domu, w którym mieszkał jego kumpel. Podobno mógłby mi pomóc z moim brakiem pewności siebie. Kiedy dotarliśmy na miejsce i spotkaliśmy się z nim, stało się dla mnie jasne, że owy kumpel jest jakimś specjalistą od głowy, czy może nawet psychiatrą, a mój przyjaciel zapłacił mu za tę wizytę. Wiedząc o tym, spotkanie nie przebiegło zbyt pomyślnie, a wieczór zakończył się kłótnią, po której mój przyjaciel pospiesznie wyszedł. Wiem, że chciał dobrze, ale nie mogłem znieść tego, że według niego potrzebowałem takiej pomocy. Następnego poranka, gdy już miałem wychodzić do mojej ukochanej pracy, usłyszałem jakiś szelest przy drzwiach wejściowych. Ktoś wsunął pod nimi kopertę i uciekł. Była to stara, zniszczona koperta i pachniała czymś na kształt wanilii. Otworzyłem ją, a ze środka wypadła moneta wraz z krótką notatką. Początkowo nie bardzo wiedziałem, o co może chodzić i myślałem, że ktoś musiał robić sobie jaja. To pewnie mój kumpel starał się jakoś wyjść z twarzą z tej sytuacji i obrócić ją w żart. Udało mu się. Uśmiechnąłem się i włożyłem monetę do kieszeni. Będę teraz mógł podejmować decyzję za pomocą rzutu monetą, pomyślałem. I tak też robiłem. Na początku używałem monety przy podejmowaniu zupełnie błahych decyzji. Wypiłem dzisiejszego poranka kakao zamiast kawy, kupiłem niebieski sweter, poszedłem do kina, a film był naprawdę niezły. Z czasem zauważyłem, że rzuty monetą stały się codziennością. Podejmowałem w ten sposób wszelkie decyzje. Zacząłem ufać jej poradom bardziej niż swoim przeczuciom. Stało się to moim nałogiem. Kilka razy starałem się zrobić coś zupełnie przeciwnego, niż wskazywał na to wynik rzutu monetą, ale nie mogłem. Próbowałem, naprawdę, ale coś, zapewne moje zaufanie włożone w monetę i wiara w jej słuszność, nie pozwalało mi i czułem prawdziwy, fizyczny ból, gdy chciałem coś zrobić po swojemu. Ufałem jej coraz bardziej, aż zacząłem pytać ją o naprawdę poważne sprawy. Kupiłem używane Renault zamiast Peugeota. Ten sam Peugeot, którego zakup rozważałem, uczestniczył niedługo potem w wypadku samochodowym. Zawiodły hamulce. Kierowca zginął na miejscu. Kolega zaproponował skoki ze spadochronem. Odmówiłem, a na moje miejsce poszła jego dziewczyna. Spadochron się nie otworzył. Na pogrzebie stałem obok niego, ramię w ramię. Czułem jego pogardę. Chciałby, żebym to ja był w tej trumnie zamiast niej. Kiedy coraz więcej decyzji okazywało się być tymi właściwymi, zacząłem grać na giełdzie. To był piorunujący sukces. W kilka godzin zarabiałem tyle, ile większość ludzi w miesiąc. Wszystko dzięki decyzjom podjętym z pomocą monety. Nigdy nie powiedziałem o niej mojemu przyjacielowi, bo sądziłem, że to i tak on mi ją dał. A skoro wszystko szło tak dobrze, to nie chciałem się przyznawać, że nadal jej używam. Mając już więcej pieniędzy niż potrzebowałem, wkrótce zacząłem odczuwać nudę. Zrobiłem listę rzeczy, które chciałbym zrobić, a plan był taki, żeby odznaczyć wszystkie pozycje na niej do końca roku. Oczywiście, wszystko jak zwykle poprzedzone będzie rzutem monetą. Reszka oznaczała, że to zrobię, orzeł, że nie. Była spokojna noc, a ja spacerowałem po mieście. Było cicho i nie widziałem nikogo już od jakiegoś czasu. Czułem, że to odpowiedni moment na wykreślenie jednej z pozycji na mojej liście. Stanąłem u witryny zamkniętego już sklepu. Na liście pozostało do zrobienia jeszcze kilka rzeczy, od których podnosiło mi się ciśnienie. Obrabowanie sklepu było jedną z nich. Jeżeli wypadnie reszka, to przynajmniej będę wiedział, że mnie nie złapią. Rzuciłem monetą. Orzeł. Obrabowanie sklepu musi jeszcze zaczekać. Następnego dnia zrobiłem sobie kawę. Reszka. Z mlekiem. Wyszedłem. Orzeł. Co oznaczało, że nie muszę wracać po parasol. To był piękny dzień, więc pozostały wolny czas spędziłem w parku na ławce. Na trawniku nieopodal jakaś para urządziła sobie piknik. Wyglądali na szczęśliwych. Nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy wyjąłem z kieszeni monetę, podrzuciłem i złapałem. Reszka. Wstałem, chwyciłem za nóż w koszyku piknikowym i podrażnąłem im gardła. Wszystko stało się szybko i po cichu.
Chyba nawet nie zorientowali się, co się dzieje, aż było już za późno. Z ich ust wydobywały się jedynie nieme krzyki i krew. Spokojnym krokiem udałem się do domu i poszedłem spać. Obudziło mnie dopiero głośne stukanie do drzwi. Pomyślałem, że to mój przyjaciel. Narzekałem pod nosem, że mógł uprzedzić telefonicznie o wizycie, ale poszedłem otworzyć. Gdy zbliżyłem się do drzwi, wyleciały one z hukiem, a do mieszkania wtargnęło 5 policjantów i powalili mnie na podłogę. Nie pamiętam już zbyt wiele od tego momentu, ale powiedziano mi, że gdy leżałem na podłodze, powtarzałem: ale przecież wypadła reszka. Moneta, o której mówiłem na przesłuchaniach, nigdy nie została znaleziona. I od jakiegoś czasu znajduję się w zakładzie psychiatrycznym. Mówią, że polepsza mi się i pozwolą mi pisać. Nie wiedzą jednak, że kilka nocy temu ponownie usłyszałem szemranie przy drzwiach mojej celi. Coś wsunięto pod drzwiami. To była koperta. Koperta o delikatnym zapachu wanilii. Nie zamierzałem spędzić życia w wariatkowie. Dziś wieczorem wychodzę z monetą w kieszeni. Nie podlega żadnej wątpliwości, że niedługo się spotkamy.